Rado. Otwieram czwartą sesję Zwykłej Rady Gminy Krzeszów. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada jest zdolna do podejmowania uchwał. Witam serdecznie na dzisiejszej sesji Pana Wójta. Witam Pana Sekretarza. Witam Panią Skarbnik. Witam Prezesa Gospodarstwa Gospodarki Komunalnej. Witam dyrektorów szkół, zespołu szkół w Krzeszowie, Pani Sieka Mirosława, Panią Matej Wandę, dyrektora zespołu szkoły Bystrem. Witam wszystkich, przepraszam się, witam kierownika Pani Kiosanu. Witam wszystkich sołtysów, szczególnie tych, którzy są dzisiaj pierwszy raz z nami, bo są po świeżych wyborach. W osobach Pani Jolanta Roczniak, Pani, przepraszam, Garbacz, Beata, Pani Bożena Nowak, Pani Grupa Agnieszka, no i Tymofijewicz, Krystian, jeszcze jedna wiersza. I z Podoszyńcy, Mołdok, Krystian. No i oczywiście Szoster Czesław, poprzedni kadencji. Jeszcze przepraszam, Marian Skakin, siedział prawie w szansie. No i witam dzisiaj widzę media, telewizja, czy nie wiem, nazwy, nie znam. Radni otrzymali wcześniej zaproszenia i program sesji, czy są uwagi, czy jakieś pytania, to porządkowe. Jeśli nie ma, czytam porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie zjedzenia prowadzącego obrad. Punkt drugi. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Punkt trzeci. Sprawozdanie działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał. Punkt czwarty. Podjęcie uchwał w sprawie a. zmian budżetu na 2015 rok. B. wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego. C. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok. D. Uchwalenie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok. E. wyrażenia zgody na wyodrębnienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat. F. zmiany siedziby lokalu wyborczego. Punkt piąty. Zapytania radnych. Punkt szósty. Wolne wnioski, informacje. Punkt siódmy. Zamknięcie sesji. Kto z radnych został przyjęty porządku obrad, proszę wnieść rękę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu drugiego. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Troszkę czasu upłynęło, bo ostatnia sesja była jeszcze już w tamtym roku, 30 grudnia. I akurat 30 grudnia też byliśmy z Panem Wójtem na spotkaniu pod kołem w Starostwie w Gnińsku. 11 stycznia był to finał Wielkiej Świątecznej Pomocy, chyba 7, tak, Panie Dyrektorze. I tu dziękuję Panu Dyrektorowi i całemu zespołowi, który się przyczynił do tej organizacji imprezy. Myśmy też byli z ramienia Straży Podoszyńca troszkę zabezpieczenie tej imprezy. Była przyjemna impreza i wzorem lat poprzednich. Myślę, że tych ludzi coraz więcej uczęszcza na tę imprezę. Jest to jedną impreza zawodowa, która celuje szczególnie. 18 stycznia były krzeszowskie prelędowanie. Było krzeszowskie prelędowanie. Była 8 edycja Gogów w Krzeszowie. Było pod patronatem pana naszego wójta, starosty żeńskiego i posła Górego. Tam również było to miłe spotkanie. Zapraszam na większe jeszcze branie udziału radnych, mieszkańców gminy. Było to miłe przeżycie. No i z tego, co pamiętam, pierwsze miejsce Górek z Krzeszowa. Wybory sołtysów odbyły się od 12 stycznia do 2 lutego. Jak tu wspomniałem, pół sołtysów mamy dzisiaj świeżych, w większości kobiety, także te parytety w naszej gminie się sprawdziły. Myślę, że tak dalej pójdzie na następną kadencję. Będziemy walczyć o parytety mężczyzn. Gratuluję wyboru. No i zapraszam do wspólnego działania na rzecz gminy i miejscowości. 21 stycznia w Krątce Dolnej było to kolędowanie
Dziękuję panu dyrektorowi, zarazem radnemu, naszemu Kotule, który to imprezę zorganizował. To było też finansowane z budżetu antyalkoholowego, bo byli to kolędnicy z Łazor, dokładnie z Goku Karasiuki. Było miłe przeżycie i później z pocieszeniem to tych uczestniczących i osób, które tam brały udział. Myślę, że tym wzorem dalej będziecie pełniący. Tak samo chciałoby się, żeby kadernictwo się takiej imprezy się odbywało. To jest naprawdę fajna rzecz, gdzie dzieci, starsi mogli sobie wziąć udział. Jeszcze w tej chwili trwa kampania sprawozdawcza w strażach pożarnych. Zostały jeszcze dwa zadania sprawozdawcze za rok 2014. Jedziemy z ramienia zarządu gminnego. Osoba wójt i ja jedziemy po tych strażach. No i jeszcze zostały dwa zebrania. I wiedz się odbędą, będzie utrzymanie jakieś większe informacje przekazane na stacji sesji. 9 lutego odbyło się posiedzenie zarządu udziału powiatowego Straży Pożarnej w Nisku. Brałem tam udział i tu jest informacja dla dyrektorów szkół, że od 1 marca do 20 marca, 20 lutego, żeby się odbyły, o, do 20 kwietnia się żeby się odbyły organizacja konkurs wiedzy pożarniczej. 24 kwietnia będzie już powiatowe miejscowość się z tym badana. No i dzisiaj dałem udział w posiedzeniu wspólnie w sesji. W naszej komisji. Ja miałem z swojej strony tyle. Dziękuję. Punkt następny, trzeci. Sprawozdanie działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie i panowie. Rozpocznę od uchwał z poprzedniej sesji. Pierwsza uchwała to zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji. Uchwała weszła w życie. Zmian w budżecie gminy na rok 2014. Uchwała weszła w życie. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Krzeszów. Uchwała też weszła w życie. Zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i wyrobnictwa pracy na terenie gminy Krzeszów w ramach pomocy de minimis. Uchwała weszła w życie. I zatwierdzenia do realizacji projektu numer OKL 090101-18-005 przez 14 PN pod nazwą Oddział Przedszkolny Wysyłem Powszechną Edukację Przedszkolną i stwarza warunki wyrównania szans edukacyjnych. Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została właśnie w miesiącu stycznia podpisana umowa na realizację tutaj tego projektu. Projekt będzie realizowany właśnie przy szkole w Bystrym. Także tutaj dostaliśmy 80 tysięcy tego dofinansowania i będzie właśnie tutaj to realizowane w roku 2015. Szanowni Państwo, z takich informacji to może Państwo, chociaż tutaj temat był poruszany na komisjach, ale szerzej to, że rozstrzygnięty został przetarg na poprawę warunków tutaj na placu parkowym. Wygrała firma Walter. Warte zadania 245 448 zł, w tym 150 tysięcy dofinansowania. Też złożona została oferta na przetarg na inwestycje związane z kanalizacją sanitarną miejscowości Koziarnia. Właśnie tutaj wygrała firma, bo nastąpi podpisanie umowy. Wygrała firma Sanitex. Wartość tego zadania 1,477 tysięcy złotych. Także bardzo korzystna oferta. Trwają prace przy wykonaniu dokumentacji zabezpieczenia usuwiska w Krzeszowie. Wczoraj
firma podpisywała umowy cywilnoprawne na wejście w teren z mieszkańcami akurat tutaj ulicy Kościelnej. Po prostu trwa praca związana z wykonaniem tej dokumentacji. Został też ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej pozostałych miejscowości gminy Krzeszów. Do jutra jest termin składania ofert i jutro jest otwarcie właśnie tych ofert. Trwają prace właśnie przy budowie świetlicy z koziarni. Jest w tej chwili wykonywane pokrycie dachowe. Konstrukcja jest zrobiona, właśnie będzie firma będzie kryć blachą. No i trwają też prace wykończeniowe w środku. Jest wykonywana też dokumentacja na trasy rowerowe. Przetarg organizował podkarpacki zarząd dróg wojewódzkich. Z tym, że no, każda gmina będzie za swoją część trasy będzie płatnikiem i rozliczać i również pilnować wykonanie tej inwestycji. Inwestycja jest przesunięta w czasie, bo w tej chwili jest opracowanie geodezyjne, są opracowania geodezyjne, mapy. Później jest do lipca dokumentacja i do końca października planowane jest wykonanie tej inwestycji. Zostanie ogłoszony również przetarg na jako część pierwsza zetapowany przetarg na określenie placu pod biologię tutaj w Sigiełkach. To co Państwu już było mówione właśnie, tak żebyśmy mogli być tą instalacją regionalną, musimy właśnie wykonać jeszcze inwestycje. Na ten moment mamy w budżecie zapewnione 200 tysięcy złotych z gospodarki komunalnej, także na razie wykonywany jest przetarg na utwardzenie placu pod wykonanie tej inwestycji. Z pozostałych takich spraw, no to wiadomo, jestem okres zimowy i nie ma tutaj akurat jakichś tam większych inwestycji czy remontów, ale no tutaj jak pan przewodniczący mówił, odbyły się te zebrania wiejskie, wybory sołtysów, bardzo intensywny czas był to wtedy dla nas. Ja gratuluję wszystkim sołtysom, którzy zostali wybrani. Mam nadzieję, że ta współpraca między gminy a państwem będzie dobra i sporo uda się właśnie drobnych może spraw, czy grup, czy drobnych spraw załatwić dla mieszkańców. Proszę Państwa, przy okazji będąc tutaj, zwracam się do Państwa sołtysów, będąc przy głosie i omawiając ten temat, zwracam się do Państwa sołtysów, żeby po dzisiejszej sesji na chwilę zostali, bo porozmawialiśmy troszeczkę o funduszu sołeckim, który jest właśnie jak gdyby do dyspozycji, czy pod kontrolą może sołtysów. Wiadomo, że my pewnie pracownicy merytoryczni też od nas odpowiadają do funduszu sołeckich. Ale żebyście Państwo wiedzieli też, jakie są kwoty, jakie są procedury, jakie zadania, jakie obowiązki spoczywają na Państwa barkach, to byśmy na ten temat porozmawiali. Odbywają się jeszcze zebrania sprawozdawcze w remizach OSP. 7 zebrań już się odbyło. Jeszcze zostały 2 zebrania na 2 kolejne soboty. Szanowni Państwo, to z tych informacji myślę, że tyle. Jeżeli jakieś będą pytania, postaram się odpowiedzieć. Dziękuję Panu Wójtowi. Przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. I proszę Panią Sprawę o wykonanie tego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mówię króciutko, bo to jest bardzo dokładnie omawiane, ale żeby przybliżyć właśnie tą uchwałę, więc powiem o kwotach. Znaczy, uchwała dotyczy głównie zabezpieczenia i zmian niektórych kwot inwestycji, więc ponieważ rozstrzygnęły się właśnie tutaj przetargi,
Więc może ja, żeby to powiedzieć tak w miarę właśnie, żebyście Państwo to zrozumieli, bo tutaj o paragrafach mówię, to dyskutowaliśmy. Więc tak właśnie rozstrzygnął się przetarg na rozbudowę targowiska. I mamy tutaj oszczędności. W pierwotnej wersji w budżecie było zakładane 290 501 zł. Po przetargu cena spadła do 245 448 zł. I w tym dofinansowanie również zostało zmniejszone. I dlatego tu są te zmniejszenia w tej uchwale, ale ja mówię ogólnie, ile mamy w budżecie, więc 150 293 tysiące. Jest to dofinansowanie, wkład własny 50 097 zł 78 groszy. Oraz VAT, który będzie do odliczenia. Musimy zabezpieczyć oczywiście wszystko, z tym, że po odliczeniu, po zapłaceniu odliczymy, to jest 45 058 zł. Zmiany dotyczą również tego, że musimy zabezpieczyć, ponieważ rozstrzygnął się przetarg również na inwestycje budowa kanalizacji w Koziarni. Nie było ono uwzględnione właśnie w budżecie, dlatego teraz w tych zmianach tutaj uwzględniliśmy tą inwestycję, więc również kwota znacznie spadła. We wniosku była zawarta ponad 3 miliony. Kwota w tym momencie wynosi 1 477 790 zł 69 groszy. W tym dofinansowanie, które również zakładamy, będzie to pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego, ponieważ tam nie ma właśnie zaliczek, ale po rozliczeniu, ponieważ to jest koniec naborów, więc rozliczenia będą już w tym roku i zwroty również, więc właśnie zaciągamy tą pożyczkę krótkoterminową. Rada właśnie tu upoważnia Pana Wójta do zawinięcia takiej pożyczki. Będzie to w kwocie 901 091 zł. Wkład własny wynosi 300 364 zł 85 groszy. I tu również mamy możliwość odliczenia VAT-u 276 335 tysięcy. Jeszcze również rozstrzygnął się przetarg jeszcze w styczniu i zabezpieczamy właśnie w tej uchwale. Chodzi o zbiórkę odpadów. Tutaj właśnie gospodarka komunalna grała ten przetarg i kwota przetargu wynosi około 140 tysięcy. My tu zabezpieczamy równe 140, tam 139 z kawałkiem właśnie było. Także zabezpieczamy na to. Zmieniły się również kwoty inwestycji, która jest realizowana od 2014 roku. Chodzi tutaj o trasy rowerowe w Polsce Wschodniej. Realizowana inwestycja wspólnie z Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim. I nie została zrealizowana w 2014, więc te kwoty 14 są przesunięte na 15, ale ja powiem o całkowitych właśnie kwotach, które są planowane na 15 rok, więc całkowite wydatki planowane na tę inwestycję w 15 roku wynoszą 260 180 zł i 3 grosze. W tym wkład własny 54 469 zł, ponieważ resztę to właśnie to są kwoty z urzędu, z Unii Europejskiej, z budżetu województwa podkarpackiego oraz budżetu państwa. I jeszcze jedna inwestycja, która również się właśnie z kwoty zmieniły. Chodzi tutaj również o inwestycję realizowaną od roku 2012. Jest to tak zwany SEAP, czyli Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, czyli informatyzacja urzędu. Inwestycja miała być skończona w 2014 roku, ale w związku z tym, że właśnie nie otrzymaliśmy zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego, więc nie była zapłacona faktura i koniec tej inwestycji nastąpi w 2015, czyli niewykorzystane środki 2014 przesuwamy na 2015. I tutaj właśnie całkowita wartość na 2015 to jest 58 613 zł. W tym dofinansowanie 47 705 zł, wkład własny wynosi 10 908 zł. Otrzymaliśmy również 2 tysiące z powiatu niżańskiego na bieżące utrzymanie dróg. To są coroczne dotacje, ponieważ mamy przyjęte w zarządzenie właśnie te 3 drogi, które były wcześniej realizowane. Zgodnie z wnioskiem musimy trzymać ich w zarządzaniu i na bieżące utrzymanie daje nam tutaj powiat, to jest 2 tysiące. Tak jak powiedziałam, właśnie te 300 tysięcy była potrzeba do gospodarowania w budżecie gminy na zabezpieczenie tej inwestycji kanalizacja. Po ostrych oszczędnościach, po wydatkach dotknęło to każdą jednostkę, każdy rozdział, więc
I również tutaj jest zmniejszenie, pan burmistrz również przeznaczył 56 tysięcy swoje rezerwy. Oprócz tego nie będzie jedna realizowana inwestycja, która była planowana do realizacji z Jarocinem i Ulanowem, ale otrzymaliśmy pismo z Jarocina, że wniosek nie przeszedł, chodzi o te właśnie lampy. Zmniejszamy dotację dla Jarocina 45 580 zł. Stwarzamy również nowe rozdziały, ponieważ zostało właśnie wydane nowe rozporządzenie co do klasyfikacji przychodów i rozchodów. My otrzymujemy subwencje z budżetu państwa, część tam jest subwencji na uczniów niepełnosprawnych. W tym momencie po nowym rozporządzeniu musimy dostosować nasz budżet do nowych rozdziałów. Dotyczy to właśnie 801-49 i 801-50. Brzmią one: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz drugi. 801-50, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Nasza subwencja, która była do tej pory właśnie jest nie wyodrębniana na 2015 rok, dotycząca tych uczniów wynosi 86 tysięcy. I tak na przedszkolach to jest 16 tysięcy i na szkoły podstawowe i gimnazjum to jest 68 tysięcy. Dyrektorzy szkół właśnie pozmniejszali u siebie budżet na koszt nowych tych rozdziałów. Może jeszcze zapoznam Państwa z tymi oszczędnościami, więc tak jak powiedziałam, po kolei były właśnie tutaj odcięcia w związku z tym, żeby zabezpieczyć tą kwotę, zrealizować inwestycje budowa kanalizacji w Koziarni, więc może najpierw jeszcze powiem, że Fundusz Sołecki i Wioska również swój przeznaczyła, który był wcześniej uchwalany, był on na zakupy do świetlicy. W tym momencie zrezygnowali po zebraniu sołeckim na rzecz właśnie wkładu własnego do tej inwestycji. Było to około 16 tysięcy. Oprócz tego właśnie w radach zmniejszamy 5 tysięcy, w urzędzie na energii 12 908, promocji 1000 zł, w strażach 10 tysięcy, w oświacie, tu powiem właśnie ogólnie, że każdy z kierowników oddał również na rzecz tej inwestycji, więc zespół szkół 12 tysięcy, przedszkole 5 tysięcy, Wyspę 6 tysięcy, ZEAS 2 tysiące, czyli ogólnie 25 tysięcy, opieka społeczna 10 tysięcy, Błękitny SAM zostało zmniejszone porozumienie właśnie dotyczące administrowania targowiska 3200, GOP 10 tysięcy, dotacja dla parafii rzymskokatolickiej zmniejszamy 3 tysiące, sport zmniejszamy 7 tysięcy. Również jeszcze w administracji tutaj na energii zmniejszamy dotyczące mienia komunalnego 10 tysięcy i 5 tysięcy na oświetleniu placów i dróg. To wszystko. Dziękuję. Jakieś pytania? Dziękuję pani.